Witam wszystkich. Właśnie testuję sobie nagrywanie. Testuję sobie właśnie Sony Ericssona Xperia Arc S. I przy okazji rozpakujemy materiały, które dzisiaj otrzymałem. Znaczy, ja już powinienem otrzymać na samym początku kursu, tylko dzisiaj się po prostu nie upomniałem. Jakoś zapomniałem o tym w ogóle, że trzeba by to zabrać. Na kursie na kategorię C. Także tak to wygląda, takie pudełeczko, zgrabne, ładne. I patrzymy, co tu w środku jest. Książka, podręcznik kierowcy. Dość spora. Będę miał co czytać w trasie. Opracowanie na podstawie Marian Ośko, Henryk Pruchniewicz, podręcznik kierowcy CD z 2012 roku, co zresztą widać. Dobra, na razie zobaczymy, co jest, a później będę przeglądał płytę CD. Testy. Naklejka. Nie wiem, do czego to jest. Moje nazwisko. Grupa krwi. Generalnie nie wiem, gdzie to przykleić. Pytania. Na płytę. I znaki drogowe. I znaki drogowe. To jest materiał, który dostałem. I teraz od końca będziemy przeglądać, co tu ciekawego dają. Tak na szybko. Tu widzę, wszystkie znaki są ładnie opisane. Trzeba będzie się z tym zapoznać, albo przypomnieć sobie. Pytania na C i D. Na kategorię C i D. Przykładowe pytanie. Trzeba by ostrość złapać. No to akurat do autobusie jest. Gdzie jest C? Tu są C. No to widzę, jest mniej pytań na C. Kto tego używa jeszcze? Nie mam bladego pojęcia. Na następnym kursie podobno mamy to brać, czyli w czwartek ma to być przerabiane. No, to typowe pytania. Naklejka. Jak już wspomniałem, nie mam bladego pojęcia, gdzie ją przykleić. Płyta. Podobno zabezpieczona w taki sposób, że nie można jej skopiować, ale ja dam radę. Podręcznik kierowcy na C i D. Co tu jest? No tylko spis treści zobaczymy. Zobaczę, co tu jest. Co powinien umieć każdy kierowca? Ogólne zasady jazdy po drogach, szczegółowe zasady jazdy po drogach. Prędkość i hamowanie, manewry, zachowanie w różnych sytuacjach. Może nie będę tego czytał wszystkiego, bo się okaże, że nie umiem czytać. Książeczka. Książka ma 178 stron. O. Naruszenia zasad ruchu drogowego powodujące przerwanie egzaminu. No niestety w Koszalinie tutaj można jeszcze by dopisać połowę takiej książki.
Z powodami, które, że tak powiem, dyskwalifikują na egzaminie. Dobra, to byłoby na tyle. Zaraz będę sprawdzał, co i jak.